Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przepis na naleśniki amerykańskie z syropem klonowym. Naprawdę dobry przepis, idealny na śniadanie. Pamiętajcie tylko, żeby za dużo ich nie jeść, bo później można naprawdę przytyć. Ja wam pokażę, że jak zrobić takie same naleśniki. Możecie do nich dodawać wszystkiego, możecie dodać obojętnie co tam chcecie. Niektórzy dodają jagody, niektórzy maliny, czekoladę albo zupełnie co tam chcecie, nie? I od czego zaczynamy? Zaczynamy od suchych rzeczy. Tak więc dajemy 3 łyżki proszku do pieczenia, płaskie łyżki. Ja wiem, że jest tego dużo, ale dlatego one są takie puszyste. Do tego 1 łyżka cukru. Czubata łyżka, nie bójmy się. Tak. 350 gram mąki. Dość dużo mąki. No, pamiętajcie, żeby zawsze spróbować, czy to jest mąka, bo jeżeli to nie będzie mąka, to możecie mieć za dużo energii. No i do tego mieszamy to wszystko razem. Hopla. I teraz dodajemy wszystkie płyny. Czyli dodajemy 3 łyżki roztopionego masła. Hopla. 300 ml mleka. Dużo tych mililitrów, gramów i jedno jajko. No i dobra, mieszamy wszystko razem. Pamiętajcie, że mieszanie, możecie to zrobić w jakimś blenderze, bo naprawdę trzeba to dobrze wymieszać, żeby później nie było żadnych grudek. No i za chwilę będziemy to smażyć. Okej, wszystko jest gotowe, naprawdę aż się spociłem mieszając to, no potrzebuję trochę praktyki. No ale pamiętajcie, żeby masa na te naleśniki była dość gęsta. Jeżeli jest trochę rzadka, dodajcie więcej mąki, nie za dużo. Tak, do takiej konsystencji musicie ją doprowadzić. No i teraz przychodzi smażenie. Pamiętajcie, patelnia, masło i naleśniki. Ja wiem, że niektórzy będą chcieli to robić na oleju, ale w prawdziwym, oryginalnym przepisie amerykańskim jest to robione na maśle, więc musi być powód, dlaczego oni to smażą na maśle, prawda? Może powodem jest ten prawdziwy maślany smak. I wrzucamy do tego masło, niech się roztopi. Ja wiem, że ono szybko nabierze koloru i się przypali, ale oni tak to robią. Hopla. No i teraz rozkładamy takie... Ten jest na przykład duży naleśnik, nie? Jak chcecie pana mister dużego naleśnika, to kładziecie więcej. Jeżeli chcecie malutkie naleśniczki, to kładziecie sobie mniej. Oczywiście. To wszystko zostawiam wam i sobie smażymy na takim średnim ogniu. Na to masło niech przejdzie dookoła. Może trochę więcej jego dam. I teraz smażymy kilka minutek z jednej strony. Ja mówię około 2. Dajmy się ściąć temu ciastu na górze. Niech ono zajmie się sobą i za chwilę wracamy do sprawy. Dobra, teraz obracamy naleśniki. Jak zrobicie sobie małe naleśniki, to nie będzie problemu z obróceniem ich, a jak sobie zrobicie takie duże jak ja, to macie problem. Okej, jedziemy na 3. Raz, dwa, 3. Hopla. Okej, po problemie. Tak więc wielkimi rzeczy. No i teraz tylko smażymy drugą stronę. Popatrzcie, one są puszyste, one urosły. Po to też dodawaliśmy proszku do pieczenia, żeby one urosły, także proszek działa. No i za chwilę będziemy je ściągać i serwować. Popatrzcie, pięknie wyglądają już. Nie przypalcie ich. Jeżeli robicie sobie takie duże, to pamiętajcie, że na troszeczkę mniejszym ogniu musicie je podsmażać, żeby w środku nie były surowe. Dobrze, moje naleśniki są już gotowe. Popatrzcie, układamy je. Ja z nich sobie ułożę taką wieżę. Hopla, hopla. Tak jak w amerykańskich filmach, prawda? Dlaczego nie? Raz się żyje. Bang. I to wszystko, te naleśniki teraz poleję sosem. Sosem klonowym. Dość dużo tego sosu. One mają w nim pływać. O, och, to jest to. To nie jest nic zdrowego. Pamiętajcie, jak jesteście na diecie, zróbcie sobie dzień wolnego. I popatrzcie, tak to wygląda, tak jak mówiłem, możecie to jeszcze posypać jakimś cukrem, pudrem, jeżeli lubicie. Możecie, pamiętajcie, do tego dawać różne dodatki do środka, tutaj do tej masy, jeżeli dacie na przykład, tak jak mówiłem wcześniej, maliny albo jagody, albo nawet jakieś zioła, to wtedy wasze naleśniki będą przepiękne.
Dziękuję bardzo, a wy piszcie, jakie dodatki byście dodali do waszych naleśników. Dziękuję bardzo, życzę smacznego. No i po więcej przepisów zapraszam na Facebooka, stronę Kocham Gotować. Do zobaczenia. Dobrze, teraz spróbuję i powiem wam, jak smakuje. Super. Ma taki orzechowy smak, chyba to ten właśnie syrop. Taki przepyszny. Mięciutkie, puszyste i przede wszystkim takie mokre w środku te naleśniki. Naprawdę z jagodami byłyby, o mój Boże, przepyszne. Oczywiście duża ilość tego syropu też tutaj jest ważna. Patrzcie, bo one szybko wsiąkają ten syrop. Jak wsiąkają go... Dobra już. Chcesz takiego naleśnika?